Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, kilka miesięcy po uchwaleniu Konstytucji Marcowej Władysław Leopold Jaworski pisał: Dzień 17 marca roku 1921 przejął Polaków radością, której wielkość zmierzy tylko ten, kto ją widzi na tle półtora wieku trwającej niewoli. Dla twórców jej naród żywić będzie zawsze respekt i wdzięczność, błędy jej bowiem i niedoskonałości maleją, gdy się rozumie, że o przyszłości naszej rozstrzygać będą ludzie, którzy zasady Konstytucji wypełnią życiem. Rzeczywiście uchwalenie 17 marca 1921 roku przez Sejm Ustawodawczy ustawy zasadniczej, co z rządzeniem losu zbiegło się niemal co do dnia z podpisaniem traktatu ryskiego, było wydarzeniem niezwykle doniosłym dla wewnętrznej stabilizacji młodego państwa. Akt ten kończył kilkuletni okres prowizorium ustrojowego, którego czas wyznaczały przede wszystkim dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej z 22 listopada 1918 roku oraz uchwała Sejmu Ustawodawczego o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu naczelnika państwa, czyli mała konstytucja z 20 lutego 1919 roku. Niedawno Henryk Olszewski przypomniał, że Konstytucja 1921 roku była dziełem rozumu politycznego, a zarazem aktem kompromisu między skrajnymi opcjami politycznymi reprezentowanymi w Sejmie Ustawodawczym i pośród członków jego Komisji Konstytucyjnej. Mówił badacz, że Konstytucja podkreślała ciągłość przerwanej historii państwa, łączyła uznanie dla staropolskich tradycji z wrażliwością na trendy trudnego powojennego czasu, stanowiła wyznanie wiary w ideały republikanizmu, liberalizmu, demokracji. Była manifestem narodu, który powstał z ponad stuletniej niewoli, świadom swej mocy oraz wartości i swych praw do niepodległego bytu. Mówił Olszewski, że konstytucja nawiązywała do zdobyczy konstytucjonalizmu Europy Zachodniej, a starając się uwzględnić realia państwa i tworzącego go narodu, sięgała do pokładów polskiej myśli prawniczej. Wydaje się, że przytoczona charakterystyka bardzo dobrze oddaje podstawowe cechy konstytucji, której walory teoretyczne były zresztą z reguły wysoko oceniane w piśmiennictwie naukowym. Konstytucja marcowa nie była jednak tworem doskonałym. Toteż niemal nazajutrz po jej uchwaleniu stała się ona nie tylko, co naturalne, przedmiotem licznych analiz i komentarzy, ale także krytyki, której towarzyszyły konkretne propozycje zmian. Ponadto doświadczenia pierwszych lat obowiązywania ustawy zasadniczej, które obnażyły jej niedostosowanie do panujących w Polsce warunków społeczno-politycznych, dały dodatkowe argumenty zwolennikom przemodelowania konstytucji. Postępująca degradacja fundowanego na konstytucji systemu rządów parlamentarnych, będąca między innymi efektem zdecydowanej przewagi władzy ustawodawczej nad wykonawczą, była aż nadto widoczna. W tych warunkach postulat gruntownej przebudowy ustroju politycznego mocno stawiał obóz polityczny Józefa Piłsudskiego, a w szczególności jego bliscy współpracownicy, kierujący bezpartyjnym blokiem współpracy z rządem. Poważna korektura ustroju parlamentarnego dokonana nowelą sierpniową w 1926 roku nie osłabiła tych dążeń. Od 1928 roku liderzy BBWR próbowali przygotować, a następnie przeprowadzić zmianę ustawy zasadniczej w trybie rewizji nadzwyczajnej, a gdy wobec odrzucenia stosownego projektu przez Komisję Konstytucyjną w marcu 1930 roku to się nie powiodło, a następnie na skutek rozwiązania Sejmu i Senatu drugiej kadencji w sierpniu tego samego roku przestało w ogóle pod względem prawnym być możliwe, usiłowali dokonać tej operacji już w trybie zwyczajnym w nowych izbach wyłonionych w kolejnych wyborach. Istotny zwrot przyniósł początek 1933 roku, kiedy to pod wpływem poglądów prezesa BBWR Walerego Sławka zwyciężyła koncepcja porzucenia prób dalszego retuszowania obowiązującej konstytucji i rozpoczęcia prac nad nową ustawą zasadniczą, wyrastającą z zupełnie odmiennych założeń ideologicznych i opartą o inne zasady naczelne niż akt dotychczasowy. W czerwcu 1933 roku wysiłkiem specjalnego zespołu powołanego w łonie BBWR ukończono pracę nad złożonym z 10 artykułów pierwszym rozdziałem Konstytucji, który zawierał naczelne zasady ideowe ustroju Rzeczpospolitej, a także nad statutem Legionu Zasłużonych, określającym z kolei organizację elity obywatelskiej. W błyskawicznym tempie
Pozostałe 52 artykuły projektu konstytucji zredagował Stanisław Car przy współpracy Bohdana Podowskiego, także całość była gotowa na początku lipca 1933 roku. Następnie opracowane przez Cara tezy konstytucji, których poszczególne punkty przyjęły w istocie kształt gotowych projektów poszczególnych artykułów nowej ustawy zasadniczej, zostały przedstawione Komisji Konstytucyjnej Sejmu, która 18 stycznia 1934 roku je zaaprobowała i uznała za podstawę dalszych prac. Kilka dni później, 26 stycznia, prezentowane przez Stanisława Cara na posiedzeniu Sejmu 62 tezy zostały zakwalifikowane jako projekt konstytucji, który został uchwalony, a następnie przesłany do Senatu, gdzie w toku kilkumiesięcznych prac uległ znaczącym korektom. Poprawki Senatu przyjęto po długiej i burzliwej debacie w Sejmie 23 marca 1935 roku, a procedurę konstytucyjną zamknięto ostatecznie 5 dni później. Dzieło wieńczył podpis prezydenta Ignacego Mościckiego, złożony pod tekstem nowej konstytucji 23 kwietnia 1935 roku. W piśmiennictwie naukowym oczywiście wielokrotnie podnoszono wątpliwości co do zgodności sposobu przyjęcia konstytucji z prawem. Szanowni Państwo, Romuald Kraczkowski, badacz ustroju politycznego II Rzeczpospolitej, zwrócił niedawno uwagę, że po 17 latach od uchwalenia małej konstytucji z 1919 roku kontrapunktem dla jej zasad stały się normy ustawy zasadniczej z 1935 roku. Znakiem wychylenia wahadła procesu dziejowego w drugą stronę było, zdaniem historyka, przyjęcie w konstytucji kwietniowej zasady skupienia jednolitej i niepodzielnej władzy państwowej w osobie prezydenta Rzeczpospolitej oraz podkreślenie, że funkcje rządzenia państwem nie należą do Sejmu. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie w życie konstytucji kwietniowej oznaczało zasadniczy zwrot w polskim konstytucjonalizmie. Jego przełomowe znaczenie, nie bez pewnego pejoratywnego wydźwięku, eksponuje ostatnio Jarosław Szymanek. Badacz twierdzi, z czym jednak trudno do końca się zgodzić, że konstytucja z 1935 roku zerwała ciągłość ustrojową wyznaczoną przez ustawę rządową z 1791 roku i konstytucję marcową, że naruszyła linearny rozwój polskiego konstytucjonalizmu, któremu od początku przyświecało hasło demokratyczności, że przeciwstawiła się dotychczasowym regułom funkcjonowania państwa, że zakwestionowała dorobek polskiego konstytucjonalizmu, a wreszcie nadwątliła tradycyjne rozwiązania instytucjonalno-organizacyjne. W związku z tą ostatnią kwestią należy podnieść, że konstytucja kwietniowa wprowadzała jednak szereg wysoce oryginalnych rozwiązań. Dotyczyło to zwłaszcza kluczowego dla tego aktu modelu głowy państwa, który przesądził o zupełnie nowym charakterze ustawy oraz sprawił, że wprowadzony przez nią ustrój nie mieścił się ani w ramach systemu prezydenckiego, ani też parlamentarnego. Konstytucja kwietniowa nie zna zasady zwierzchnictwa narodu, o którym zresztą w tym akcie, przywołując sformułowanie Stanisława Starzyńskiego, wskutek jakiejś dziwnej, a niepotrzebnej skrupulatności nie ma wcale mowy. W dekalogu wyrażono natomiast zasadę zwierzchnictwa prezydenta. Stał on na czele państwa, a w jego osobie skupiała się jednolita i niepodzielna władza państwowa. Konstytucja stanowiła ponadto, że naczelnym obowiązkiem prezydenta jest troska o dobro państwa, gotowość obronną i stanowisko wśród narodów świata oraz że na nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy państwa. Takie ujęcie skłania niektórych badaczy do przyjęcia, bo konstytucja nigdzie oczywiście nie wyraża tego wprost, że prezydent piastował władzę suwerenną. Konstytucja stanowiła, że pod zwierzchnictwem prezydenta pozostaje rząd, Sejm, Senat, siły zbrojne, sądy, kontrola państwowa, zaś prezydent jako czynnik nadrzędny w państwie harmonizuje działania naczelnych organów państwowych, co przy odrzuceniu trójpodziału władz oznaczało koncentrację władzy w osobie głowy państwa. Wynikały z tego uprawnienia prezydenta ściągające się nie tylko do kontrolowania naczelnych organów państwowych w zakresie przestrzegania przez nie przyznanych im kompetencji, uśmierzania konfliktów między nimi czy niesnastek politycznych, ale także do ustalania zasadniczej linii polityki państwa. Podległość organów państwa prezydentowi miała swe granice zakreślone przepisami ustawy zasadniczej. Artykuł 3 ustęp 2 stanowił przecież, że ich zadaniem naczelnym jest służenie Rzeczpospolitej.
A ponadto, co oczywiste, prezydent nie mógł wykraczać poza swe konstytucyjne uprawnienia, ani też zmieniać kompetencji organów państwowych zawarowanych ustawą zasadniczą. Paradoksalnie konstytucja kwietniowa utrzymała liberalne warunki wybieralności głowy państwa, przyjęte przez ustawę zasadniczą z 1921 roku. Kandydat musiał być pełnoletni, a więc ukończyć 21 rok życia oraz posiadać pełnię praw cywilnych. Ujęcie to może dziwić, jeśli się zważy, że bierne prawo wyborcze do Sejmu ustalono na pułapie 30 lat, a do Senatu na 40. Podobnie zachowano 7-letni okres urzędowania prezydenta, z tym, że ulegał on w razie wojny przedłużeniu do upływu 3 miesięcy od zawarcia pokoju. W obu też międzywojennych konstytucjach brak przepisów, które zakazywałyby reelekcji głowy państwa. Istotna różnica między nimi zachodziła natomiast w kwestii zastępstwa prezydenta w czasie, gdy urząd był opróżniony. Konstytucja marcowa stanowiła, że sprawuje je marszałek Sejmu, a kwietniowa, że funkcję prezydenta sprawuje zastępczo marszałek Senatu. Konstytucja kwietniowa przyjęła oryginalny system powoływania głowy państwa, obliczony na zapewnienie stabilności prowadzonej przez niego polityki. U jego podstaw legła swoista kombinacja elementów 3 zasad – desygnacji, wyboru przez parlament i wyborów powszechnych. Konstytucja stanowiła mianowicie, że kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej wybiera zgromadzenie elektorów. To ciało składało się z 80 osób, w tym 5 wirylistów, a mianowicie marszałka Senatu, który był jego przewodniczącym, marszałka Sejmu, który był zastępcą, prezesa Rady Ministrów, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i generalnego inspektora Sił Zbrojnych oraz 75 elektorów wybranych spośród obywateli najgodniejszych w 2/3 przez Sejm i w 1/3 przez Senat. Prezydent miał oczywiście pośredni lub bezpośredni wpływ na znaczną część składu zgromadzenia elektorów. Skoro po pierwsze objęcie foteli marszałków obu izb zależało od jego akceptacji udzielonej wybranym kandydatom, po drugie premiera, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, generalnego inspektora Sił Zbrojnych mianował, korzystając z uprawnień osobistych, stanowiących jego prerogatywy, i wreszcie trzecia część senatorów piastowała mandat z jego wyboru, co także wynikało z prerogatyw głowy państwa. Kandydatowi wybranemu przez zgromadzenie elektorów ustępujący prezydent mógł przeciwstawić własnego. Tak powstały konflikt rozstrzygać mieli obywatele, dokonując wyboru z pomiędzy 2 kandydatów w głosowaniu powszechnym. Wskazanie jednego z kandydatów na prezydenta i zarządzenie głosowania powszechnego również należało do prerogatyw głowy państwa. W razie wojny obowiązkiem konstytucyjnym prezydenta było natomiast wyznaczenie swego następcy na wypadek opróżnienia się urzędu prezydenta przed zawarciem pokoju. Do najbardziej charakterystycznych cech konstytucji kwietniowej należała rezygnacja zarówno z prawnej, jak i politycznej odpowiedzialności głowy państwa. Za czynności urzędowe prezydent ponosił jedynie, czy może aż, a tak postrzegali to przecież twórcy konstytucji, odpowiedzialność moralną. Na jego bowiem barkach spoczywała, w myśl artykułu 2 ustępu 2, odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy państwa. Wyrażona w ten sposób przez ustawodawcę wiara w wartości moralne człowieka znalazła swe odzwierciedlenie także i w tym, że cząstką odpowiedzialności tego właśnie gatunku obarczała konstytucja każdego obywatela. Już w artykule 1 stanowiła, że każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę państwa oraz że za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem. Przyjęcie przez konstytucję koncepcji silnej prezydentury, urzeczywistniającej ideę mocnego państwa, skutkowało wyposażeniem jego głowy w potężne kompetencje – prawodawcze, kontrolne, zarządzające i kreacyjne. Zgrupowano je przede wszystkim w artykule 12 i 13, w tym ostatnim wymieniono liczne prerogatywy prezydenta, które dawały mu poważne uprawnienia w sferze powoływania naczelnych organów państwowych oraz kontrolne, zapewniając jednocześnie swobodę w podejmowaniu decyzji. Zgodnie z artykułem 14 jego akty urzędowe wypływające z prerogatyw nie wymagały do swej ważności kontrasygnaty. Prezydent występował w nich jako zwierzchnik organów państwowych. Instytucja prerogatyw zapewniała prezydentowi wpływ na stosowanie aktów prawnych w praktyce oraz sytuowała go jako arbitra w ewentualnych sporach między organami państwowymi, zwłaszcza między rządem i parlamentem.
Szef państwa dysponował tradycyjnie przynależnymi mu kompetencjami w sferze stosunków międzynarodowych. Reprezentował państwo na zewnątrz, przyjmował obcych i wysyłał za granicę polskich przedstawicieli dyplomatycznych, zawierał i ratyfikował umowy z innymi państwami, a nawet stanowił o wojnie i pokoju. Wśród licznych uprawnień prezydenta w stosunku do parlamentu znalazło się prawo do zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu oraz powoływanie Generalnego Komisarza Wyborczego i jego zastępcy. Utrzymano w Konstytucji kwietniowej przysługujące prezydentowi także wcześniej kompetencje do zwoływania oraz rozwiązywania izb, a także otwierania, odraczania, zamykania sesji, przez co prezydent uzyskał wpływ na bieg prac parlamentarnych. Z prerogatyw głowy państwa wynikało wspomniane już prawo do powoływania 1/3 składu Senatu, ale przede wszystkim do rozwiązywania Sejmu i Senatu przed upływem kadencji, przy czym odpadły tu obostrzenia przewidziane przez nowelę sierpniową. Dodatkowo rolę izb ustawodawczych ograniczały szerokie kompetencje ustawodawcze prezydenta rozciągające się na ustawodawstwo konstytucyjne, zwykłe i dekretowe. Miary jego możliwości w tym zakresie dopełniało prawo wydawania innych jeszcze aktów normatywnych, a więc rozporządzeń i zarządzeń. Tak więc inicjatywa ustawodawcza w sprawie zmiany konstytucji przysługiwała co prawda Sejmowi, rządowi i prezydentowi, ale wniosek głowy państwa mógł być przedmiotem głosowania wyłącznie w całości i bez korekt, a do jego uchwalenia wymagano zaledwie zwykłej większości w izbach ustawodawczych. Z drugiej strony prezydent dysponował skutecznym wetem wobec projektu zmiany konstytucji na tyle silnym, że ponowne rozpatrzenie projektu mogło nastąpić dopiero podczas następnej kadencji. W razie ponownego uchwalenia projektu przez izby prezydent stawał wobec alternatywy: podpisać ustawę albo rozwiązać izby. Prezydent nie partycypował już w tak zasadniczy sposób w ustawodawstwie zwykłym. W szczególności nadal nie miał inicjatywy ustawodawczej, ale za to wyposażono go w prawo weta zawieszającego. Dotknięty nim projekt ustawy mógł być ponownie rozpatrzony przez izby dopiero podczas następnej sesji zwyczajnej, to znaczy w praktyce po roku. Konstytucja rezerwowała dla prezydenta także funkcje związane z promulgacją i publikacją ustaw. Podpisem stwierdzał on moc ustawy konstytucyjnie uchwalonej, pełniąc tym samym rolę strażnika ustawy zasadniczej, a zarazem czynnika kontrolnego w stosunku do izb, po czym zarządzał ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw. Prezydent miał istotny udział w wykonywaniu funkcji ustawodawczej, a to przez wydawanie dekretów, które posiadały taką samą moc jak ustawy. Oba rodzaje aktów konstytucja nazywa przecież aktami ustawodawczymi. Dekrety prezydenta miały różny charakter, a więc albo zastępczy, albo samodzielny. W gestii prezydenta pozostawiało ono nadal powoływanie rządu. Istotna zmiana wprowadzona przez konstytucję polegała jednak na tym, że mianowanie i odwoływanie prezesa Rady Ministrów zaliczono do prerogatyw głowy państwa. Poszczególnych ministrów prezydent powoływał co prawda na wniosek premiera, ale odwołania członka rządu mógł dokonać w każdej chwili bez takiego wniosku. Podobnie rząd, który straciłby zaufanie prezydenta, musiał ustąpić. Wprowadzenie przez konstytucję odpowiedzialności politycznej gabinetu przed prezydentem nie oznaczało oczywiście jednak, że zrezygnowano z odpowiedzialności rządu przed izbami ustawodawczymi. Była to tak zwana odpowiedzialność parlamentarna. Przyznanie prezydentowi nadrzędnej pozycji w państwie, a także wzrost znaczenia rządu skutkowały oczywiście ograniczeniem roli izb ustawodawczych. Konstytucja kwietniowa niwelowała przede wszystkim wcześniejszą wyraźną przewagą Sejmu nad Senatem. Zmniejszono skład osobowy izb, jeżeli chodzi o Sejm, dość radykalnie, z 444 posłów do 208. Wybierani byli posłowie do Sejmu w czteroprzymiotnikowych wyborach. Odpadła zasada proporcjonalności. Senat odchudzono, jeśli można tak powiedzieć, mniej radykalnie. Ze 111 senatorów zostało ich 96. Natomiast konstytucja otrzymała oczywiście 5-letnią kadencję izb, sesyjny tryb pracy legislatywy. Tryb odbywania sesji zwyczajnych czy też nadzwyczajnych.
Uprawnienia przyznane izbom dotyczyły czterech funkcji: ustawodawczej, finansowej, kontrolnej i elekcyjnej i w świetle konstytucji wcale nie były bagatelne. Sądzę, że na tym zakończę. Serdecznie dziękuję.